Polska znalazła się na początku lat 90. w sytuacji takiej, że Europa była dla nas możliwa. Dla nas to była wielka radość, dla mojego pokolenia, dlatego że to była szansa na wkroczenie do rodziny państw demokratycznych, państw Zachodu. Świetnie się układały relacje w czasie stowarzyszenia, umowy. Bardzo dobrze działania były rozsądne wszystkich władz w kwestii Europy. Jak będzie pan prezydent Wałęsa wskaże na jego rolę, ale jego rola była ogromna, to on właściwie otwierał tą furtkę do NATO i przygotowywał wejście do Unii Europejskiej. Nasz gość zeszłego roku to uczynił prezydent Kwaśniewski. I te lata takiego naszego mocnego zaakcentowania chęci bycia bardzo ważnym krajem w Unii, w procesie integracji, my byliśmy liderem, jeśli chodzi o wywiązanie się ze wszystkich zapisów rynku wewnętrznego. Niestety nie weszliśmy do strefy euro i szkoda, dlatego że dzisiaj jest to moment taki niezbyt zręczny. Strefa euro jest i będzie. I tak jak wielu ekonomistów nawet spoza naszego kontynentu twierdzi, że strefa euro ma lepszą przyszłość dopiero przed sobą. W związku z tym musimy ją dokończyć. Integracja dzisiaj, jak Państwo wiecie, jest integracja europejska, Unia Europejska jest na poważnym rozdrożu. Co dalej? Nie chcę teraz tego wątku rozwijać, to sobie powiemy w czasie panelu. Co dalej? Sprawa jest dla znawców Unii Europejskiej i dla chętnych, żeby Europa była silna, bezpieczna, jest jednoznaczna. Dalej pogłębiamy proces integracji, kończymy to, co traktaty zawierają. Nie uchylamy się przed wejściem do strefy euro, jak będzie to możliwe. I oczywiście nie tworzymy żadnej Europy dwóch prędkości, tylko my chcemy być w tej Europie pierwszej prędkości, proszę Państwa. Unia Europejska to nie jest coś tam daleko w Brukseli narzuconego nam siłą. Unia Europejska to my wszyscy. Unia Europejska to każdy z Państwa i każdy głos jest ważny. A teraz szczególnie jest ważne, żebyśmy wszyscy zabierali głos na temat tego, czym jest Unia Europejska i co ona może tak naprawdę zrobić. Chciałem pokazać, że jest wiele ciekawych pomysłów, projektów, które mogą Was, Szanowni Państwo, zaciekawić, a o których może nie wiecie. Doprowadziliśmy rozwój techniczny cywilizacji tak daleko, że w wielu tematach musimy przejść na większe zorganizowanie. Nie mieścimy się w naszych państewkach. Wyliczmy, jakie tematy nie mieszczą się w naszych państewkach i dla tych tematów musimy zrobić większe struktury i inne programy. Jak nasi pradziadowie wymyślili rower, to musieliśmy zrobić państwo polskie, ktoś tam więcej inny. Jak my wymyśliliśmy taką technologię, no to musimy pomyśleć, gdzie te problemy rozwiązywać. W sprawach ekonomicznych nazwaliśmy Unia Europejska. To jest miejsce, gdzie próbujemy ułożyć rozwój każdego z naszych państw. Szanowni Państwo, mam ogromny zaszczyt i wielką przyjemność powitać w naszych progach po raz pierwszy na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego pana prezydenta Lecha Wałęsy. Osoby, której przedstawiać nie trzeba. Nie trzeba przedstawiać na naszym wydziale, gdzie od prawie już 30 lat zajmujemy się i to z perspektywy naukowej i z perspektywy dydaktycznej procesem transformacji gospodarczej. Nie trzeba przedstawiać na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pan prezydent Lech Wałęsa jest doktorem honoris causa. Nie trzeba przedstawiać oczywiście w kraju, wszak gościmy byłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nie trzeba przedstawiać w Europie, gdzie niezaprzeczalnie pan Lech Wałęsa uznawany jest za osobę, która rozpoczęła proces burzenia bloku komunistycznego. Nie trzeba też przedstawiać na świecie, gdzie śmie twierdzić, iż pan prezydent Lech Wałęsa jest jedną z najbardziej, o ile nie najbardziej rozpoznawalnym Polakiem. Jest, co tu dużo mówić, naszym doskonałym produktem eksportowym. Panie prezydencie, serdecznie witamy. Droga młodzieży, to od was zależy,
czy uznają mnie i nas za zwycięzców, czy za tych, którzy byli nieodpowiedzialni, zburzyli porządek Europy i świata, a nic mądrego nie zbudowali. Stąd bardzo mi zależy na tego typu spotkaniach, byśmy wspólnie zastanowili się, co to za czas i co robić, aby jednak wasze pokolenie odniosło sukces. Moje pokolenie zburzyło stary porządek. Porządek utworzony po wojnie. Świat był podzielony na dwie strefy. Świat był podzielony na dwa duże systemy. Świat miał między państwami granice, których przepuszczalność była kiepska. To wszystko hamowało rozwój Polski, Europy i świata. I moje pokolenie usunęło te podziały. A usunęło w warunkach, wy nie wiecie, ale spytajcie rodziców, w warunkach nieprawdopodobnych. W samej Polsce pilnowało nas ponad 200 tysięcy żołnierzy sowieckich. Naokoło Polski stało ponad 1 000 000 żołnierzy sowieckich. I silosy z bronią nuklearną pochowane w różnych miejscach. I wmówiano nam, nie macie żadnych szans. Nie widzicie? Ale paru ludzi, w tym ja, uważaliśmy, że jednak musi być jakaś szansa. Trzeba szukać. Żeby nie popełnić błędu, pytaliśmy wielkich tego świata tamtego czasu. Prezydentów, premierów, a nawet królów. Czy jest jakaś szansa urwać się z tego niedobrego systemu, który hamuje rozwój? I muszę państwu po raz tysięczny powiedzieć, że nie spotkałem żadnego z tych wielkich ludzi, którzy by dawali nam najmniejszą szansę na skończenie komunizmu. Nikt w to nie wierzył. Ci, którzy mieli komputery, to wczytywali te dane. Te interesy, te ile wojsk, ile pieniędzy, ile czołgów. I czym mądrzejszy komputer odpowiadał, tylko wojna nuklearna może zmienić realie tamtego świata. Innej możliwości nie ma. A jednak Polak potrafi. Po co ja państwu mówię, że to są znane rzeczy? Otóż dzisiaj słyszycie, że nie zbudujemy jedności europejskiej, że nie zbudujemy jutro globalizacji. Ja tym wszystkim, którzy tak mówią, odpowiadam. Jestem żywym świadkiem, kiedy mi już to mówiliście, że komunizm jest długo, długo jeszcze dłużej nie do skończenia. A sytuacja jest jednak bardziej prosta niż tamta sytuacja. Tutaj to od naszej mądrości, od naszego zaangażowania, od naszej solidarności zależy, jak my to zrobimy. I z drugiej strony mówił pan, że trzeba zwiedzać ten świat, że emigracja na jakiś czas do jakiegoś kraju. Z jednej strony emigracja u pana zabrzmiała jako coś dobrego, a z drugiej strony jako trochę złowroga wizja i bym prosiła o wytłumaczenie oraz chciałam powiedzieć to, czy nie sądzi pan, że właśnie powiedział pan o tych Chinach, że są tak daleko inne, że mogą stanowić problem. I czy przypadkiem ten napływ ludzi z Bliskiego Wschodu, który jest również daleko inny od nas, nie będzie utrudniał zjednoczenia Europy. Już to widać troszeczkę na Zachodzie. Tak, ale mówiłem, że to wszystko wynika z przeszłości. Wynika, że ten świat do końca XX wieku był tak podzielony, wojował, wykorzystywał religię do wojowania i doprowadziliśmy do krzywd, do nierówności takiej, że trudno z tego wyjść. Ale już powiedziałam pani na przykładzie Europy, że już nie ma w Europie granic. A jeszcze mój ojciec zginął za te granice, za te wojowanie. A więc jaki wielki postęp zrobiliśmy w moim pokoleniu i początek waszego.
jaki już jest postęp. Oczywiście to jest jeszcze za mało. Pani ma rację, te różnice są okropne. I dlatego też musimy wytrwać, bo nam się nawet to podoba. Podoba nam się te wyjazdy, otwarte granice i tak dalej. Więc rozwój zmusza nas do tego, byśmy szukali jak najszybciej, usuwali przeszkody stare i budowali coś. Na razie ta globalizacja to jest puste słowo. Ona nie ma tam żadnej treści. A to zależy, co my tam wpiszemy. Czy my wpiszemy piękną solidarność, piękne wartości, uczciwe zachowanie i prawa, które to wszystko utrzymają. Czy zostawimy to i jakieś niepoważni ludzie, często chorzy przychycznie, rządząc nami, mogą zrobić to, co robią. No. I dlatego bierzcie się, mądrzy ludzie, wykształceni patrioci, do tego, by powstały rzeczy i dobre, i rozwojowe, i mądre. A to, co mamy na dzisiaj, to jest przeszłość, to są podziały, to są granice, to są wojny. I to spowodowało, że nam tak trudno oderwać się od tego.